będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Czy czasem zdarza Ci się mówić: nie, to nie dla mnie, ja jestem za stara, za stary. Ktoś Ci proponuje: a może zacznij studia. Nie, nie, to już nie dla mnie, ja już jestem za stara. A może popłyniemy na kajaki, nauczymy się czegoś. Nie, to już nie dla mnie, ja jestem za stara. Ile rzeczy tłumaczymy sobie i nie robimy ich w życiu, ponieważ jesteśmy za starzy. Ostatnio czytałam historię osoby, która biegnie. Przebiegła 200 kilometrów, z czego 4 kilometry płynęła przez ocean, 180 ponad jechała rowerem i później pokonywała trasę biegiem. I dopiero po chwili przeczytałam, że to jest 81-letnia siostra zakonna, żelazna dama, Madonna nieraz ją nazywają. Zaczęła biegać, kiedy miała 59 lat. W swoim życiu od tego momentu przebiegła ponad 300 maratonów, z czego 45 Ironmanów. I okazuje się, że można, że nigdy nie jest za późno. I kiedy ona pobiegła swój pierwszy Ironman w wieku 76 lat i zabrakła jej minuta przed końcem czasu, w którym było trzeba przebiec, to stwierdziła, że ona się nie podda i następnego roku poprawi swój rekord życiowy. I to jest przykład na to, że starość tkwi w naszym umyśle, że wszystko można i nie można mówić: jestem za stary, jestem za stara. Tylko jeżeli chcesz coś zrobić, to po prostu to zrób, bez względu na wiek, i nigdy, przenigdy nie mów: jestem za stara, jestem za stary, by to zrobić. Zapraszam, Alina Kaźmierczak.